27-letni mężczyzna osadzony w lubańskim areszcie śledczym brawurowo uciekł z tej jednostki penitencjarnej. W trakcie realizacji spaceru pokonał linię ogrodzenia, wspiął się na mur zewnętrzny, skutecznie go przeskoczył. Interwencja funkcjonariusza, która była natychmiastowa, no niestety na tą chwilę okazała się bezskuteczna. Czy to prawda, jak donoszą media, że on po pokonaniu tego muru wsiadł do jakiegoś samochodu i udał się w nieznanym kierunku? Szczerze mówiąc, w tej chwili wszystkie czynności zmierzające, bo prowadzimy je dwutorowo wraz z policją, próbujemy odnaleźć osadzonego, odszukać, no niestety one do tej chwili nie przynoszą rezultatu. Z tego, co wiemy od Komendy Powiatowej Policji, nie jest to prawdą. Jakie siły są zaangażowane w szukanie tego zbiega? Przede wszystkim współpracujemy tu z Komendą Powiatową Policji w Lubaniu, Strażą Miejską, jednostka Zakładu Karnego w Zarembie również służy nam swoją pomocą. Próbujemy robić wszystko, aby te działania przyniosły oczekiwane efekty. Zakrojone na szeroką skalę poszukiwania zbiega prowadzi lubańska policja. Prowadzimy intensywne działania mające na celu zatrzymanie mężczyzny. Także sprawdzamy wszelkie możliwe miejsca, w których może przebywać mężczyzna, jego kontakty, wszelkie informacje, które też do nas spływają, gdzie mógł być widziany, ewentualnie jakim samochodem się poruszał. To wszystko jest sprawdzane, weryfikowane. No i dążymy do tego, aby tego mężczyznę zatrzymać. Uciekinier jest najprawdopodobniej mieszkańcem okolic Lubania. Oprócz policji zbiega szukają również grupy pościgowe Służby Więziennej.